Moi drodzy, tym razem z nami Łukasz Bejm, zawodnik KS Gdańsk. Łukasz, na dwóch frontach w tym sezonie graliście. Tutaj puchary bardzo dobrze wam się ułożyły, jesteście w półfinale i się mecz z filtrami. No dokładnie, spore nadzieje, bo już trzeci mecz w pucharze, no nie spodziewaliśmy się, że dojdziemy tak daleko, ale no, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mam nadzieję, że dzisiaj przejdziemy dalej. Czyli nastawiacie się na wielką niespodziankę, bo tak naprawdę dwie poprzednie rundy to również niespodzianki w waszym wykonaniu, ale pokonanie filtru to byłaby przeogromna niespodzianka. No byłoby świetnie, no odbilibyśmy sobie te niepowodzenia w lidze, bo niestety spadamy, no ale mam nadzieję, że w pucharze uda się odbudować trochę nasz wizerunek. No właśnie, gdzie jest fenomen tej drużyny, bo tak jak mówisz, w lidze spadek do czwartej ligi, a tutaj w pucharach gracie w półfinale, macie szansę cały czas na zwycięstwo w tych rozgrywkach. No coś, jakaś niesamowita metamorfoza w tej drużynie się zadziała tak naprawdę. No, być może siedzi to też w naszych głowach, bo w lidze mamy tak, że potrafimy zagrać dobrze 10-15 minut, potem coś tam w tej drużynie siada. Może też zmiana kilku zawodników też przyniosła skutek, no, ale wydaje mi się, że to jednak psychika. Dzisiaj będziecie liczyć na karne, czy jednak ruszacie do przodu na filtry od razu i chcecie ich zaskoczyć? Nie czekamy na karne. W 50 minutach to załatwimy. No to życzę powodzenia w takim razie. Dzięki wielkie. Dzięki.